kochani, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj dalsza część na temat oczyszczenia naszego organizmu. Powiem Wam, jak oczyścić zatoki. W zatokach często bytują takie bakterie jak gronkowce, paciorkowce, które bardzo mają negatywny wpływ, często też powodujące dolegliwości takie jak zapalenie zatok, czy po prostu nawet anginy, przeziębienia i tak dalej, bóle głowy, także to wszystko, zapalenia ucha, to wszystko jest bardzo ze sobą powiązane i dlatego powinniśmy regularnie oczyszczać nasze zatoki, żeby nie doprowadzać do takiego typu infekcji. Są różne preparaty na rynku, które w aptekach sprzedają do oczyszczania zatok, reklamowane i tak dalej, więc nie dawajcie się na to nabierać. Są o wiele tańsze sposoby, domowe sposoby, które są bardzo często nawet lepsze i bardziej skuteczne. Więc ja chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak ja to robię. Można sobie kupić taką wodę w takiej butelce, wiecie, żebym miała ten tutaj taki dzióbek. Nie trzeba płacić za nie wiadomo jaką cenę w aptece, trzeba po prostu to gorącą wodą wymyć. Oczywiście później wyparzyć najlepiej ten czubeczek, odkręcić. Po oczyszczaniu za każdym razem. Natomiast taka butelka zdecydowanie wystarcza do tego, żeby to przeprowadzić. Fajnie jest też mieć w domu pod ręką jodynę, no i jakąś dobrą sól. Może być jodowana, może być bromowo-jodowa, może być sól himalajska czy kłodawska. Ważne, żeby była no, taka, która się szybko rozpuści, tak? Nie takie wielkie grudy. Bierzemy sobie taką ciepłą, dosłownie ciepłą, letnią taką wodę, szklankę tam do 250 ml wody. Do tego dajemy jedną łyżeczkę, czyli około 5 g takiej soli. Rozpuszczamy to, mieszając. Do tego dodajemy 4 krople jodyny, wlewamy do takiej butelki. Oczywiście tutaj mieszamy trochę i robimy to tak. Najlepiej przed pójściem spać, ponieważ nie wolno później wychodzić, żeby się nie przewiać, tak? Więc ja to zawsze, jeśli robię, to robię to przed pójściem spać, żeby później oczywiście nie przewiało, nie otwieramy okien, nie bądźmy w przeciągach żadnych ani nic takiego. No, jak jest lato, to wiadomo, że jest inaczej, natomiast raczej takie oczyszczanie sobie róbmy w okresie jesienno-zimowym, tak jak wtedy jest wilgoć większa na zewnątrz, bo wtedy jest też wilgoć większa w organizmie naszym, to wszystko jest ze sobą powiązane, tak to działa, więc wtedy pozbywamy się też tych nadmiarów wilgoci z organizmu, tutaj poprzez nos, poprzez gardło, wypluwamy to i nadmiar tych bakterii, które się tam rozmnażają. Tak jak powiedziałam, nie ma być to gorąca woda, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Letnia woda, natomiast też nie zimna. Także temperatura pokojowa, może troszkę cieplejsza i wtedy tak. Musimy pamiętać, żeby językiem zatkać sobie podniebienie, czyli robimy coś takiego, żeby nie wyleciała nam ta woda przez gardło. Wkładamy jedną, oczywiście do jednej dziurki, tą końcóweczkę z tym roztworem nad zlewem lub nad wanną i ciśniemy tak pod ciśnieniem, żeby po prostu to no tyle ile dajemy radę, tak? Na razie jedno psiknięcie, tu nam powinno wylecieć i tak do momentu zużycia połowy tej butelki. Oczywiście to musimy też odchrząknąć, odcharknąć, wypluć to wszystko, co nam tam się zbierze. Parę minut po całym tym procesie będziemy mieli wrażenie, że tam jeszcze jest coś do odkrztuszenia czy do wyplucia, to po prostu trzeba to zrobić. No i później bierzemy tą resztę tego płynu, pół nam zostało, no i do drugiej dziurki, to wszystko nam, oczywiście musimy pamiętać zawsze, żeby po prostu to podniebienie zamknięte było. No i wtedy widzimy, co wypływa. Czasami jak ktoś ma stare zatoki, bolące, czy jakieś infekcje częste miał kiedyś, to nawet ta po prostu wydzielina, która się tam wypłukuje, potrafi mieć kolor brązowy. Słuchajcie, to są takie przypadki, to są zastane jakieś rzeczy, z tego często też się rozwijają różne inne infekcje, także to warto na pewno czyścić. Taki proces powinien minimum
10 dni do 14 dni powinien być przeprowadzany. Codziennie, tak jak powiedziałam, najlepiej przed pójściem spać, później już nigdzie nie wychodzimy, idziemy do łóżka. No i tak to powinno wyglądać. Nie jest to nic jakiegoś strasznego, tak? Każdy może to zrobić. Można nawet to dzieciom wykonywać, o ile oczywiście będą chętne, bo to też nie zawsze tak jest. Jak są właśnie, jak są przeziębione, czy jak mają jakąś infekcję gardła, to warto też takie coś zastosować i dodatkowo też płukać gardło właśnie takim roztworem z solą. Ponieważ to jest bakteriobójcze, no i bardzo dobrze działa na infekcję. Także widzicie, tanim kosztem, sól oczywiście każdy ma w domu, warto oczywiście zainwestować w jakąś tam lepszą, bo taką sól można dodawać również do pożywienia, taka, która ma z sobą te minerały, mikroelementy. Mówię o lepszej jakościowo soli. Więc jodyna za 2 złote i butelka za złotówkę i macie już cały po prostu na długi czas. Nie powinno korzystać z tego więcej niż jedna osoba, tak? Z takiego zestawu. No to byłoby na tyle. Cześć, do następnego razu.